Jest mi niezmiernie miło przywitać się z Państwem w kaplicy ewangelickiej w Koszalinie. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy codziennik możemy nagrywać właśnie tutaj w kaplicy w Koszalinie. Słowo Boże, które przeznaczone jest na pierwszy dzień lipca, czytam z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z 8 rozdziału 3 wiersza. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Bardzo piękne słowo, które dzisiaj słyszymy. Oczywiście każda i każdy z nas wkłada swoją własną treść i swoje własne myśli do tego słowa, które czyta lub też słyszy. Ale myślę, że ważne jest, abyśmy dzisiaj skupili się też na nieco innym spojrzeniu. Przy projekcie badawczym w pewnym laboratorium pracowali dwaj naukowcy. Poznali się i nauczyli wzajemnie szanować. W końcu też się zaprzyjaźnili. Kiedy któregoś poranka jeden z nich przyszedł później, zastał przy śniadaniu kolegę, który czytał Biblię. Całkiem zadziwiony zapytał: wierzysz w to, co jest zapisane w Biblii? Naprawdę uważasz, że to, co jest w tej starej księdze, pasuje do naszego nowoczesnego życia i świata? Czy możemy w naszym nowoczesnym świecie czegoś z niej się nauczyć? Nie wiesz, kto to zapisał, a niektóre teksty mają przynajmniej w części ponad 3000 lat. Jego kolega patrzył spokojnie i powiedział: jak często używasz tabliczki mnożenia? Wiesz, kto pierwszy ją użył i kiedy powstała? Mimo to każdego dnia ją używasz. Dlaczego uważasz, że ta stara mądrość to dziś jest użyteczna? Każdego dnia potwierdza się słuszność tabliczki mnożenia, odparł jego kolega. Tak też jest i ze Słowem Boga. Mądrość Biblii potwierdza się również każdego dnia. Każdego dnia szukamy mądrości dla naszego życia. Życie jest szukaniem tego, co większe, wyższe, lepsze. Tego, co przekracza początek i koniec naszej ludzkiej egzystencji. Patrzmy na Jezusa, Sprawcę i Dokończyciela wiary. Życie jest uważnym słuchaniem głosu żyjącego, dobrego pasterza. Owce moje słuchają głosu mojego, ja znam je, a one idą za mną. Życie jest podążaniem za powołaniem i wzrostem. Tak jak ziarno i plon należą do siebie. Ziarno, które padło w dobrą ziemię, wydało plon stokrotny. Życie jest staniem przy prawdzie, przeciw złu, które przynosi śmierć. Jezus powiedział: pójdź za mną, i on wstał i poszedł za nim. Życie jest budowaniem. Każdy człowiek buduje dom swojego życia. Życie jest jak dom, dobrze posadzony na solidnych fundamentach. Ale Bóg pragnie nam pomóc w budowaniu naszego dobrego życia. Życie jest oddechem przeciw nienawiści i chciwości, bez przymusu i lęku, w miłości i przyjaźni. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze, woła psalmista w psalmie 69. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Niech Bóg przyzna się do nas, także i dziś. Niech ten dzień będzie piękny.
dobrego, błogosławionego dnia każdej i każdemu z Was życzę.